człowiek powinien, a czego nie powinien. Agresja rośnie. Aby wyniszczyć, trzeba najpierw obrać metodę. Opamiętajcie się! Minęła 15 godzina eksperymentu. Szczur, który przez prawie 15 godzin pływał, utonął. Dla przypomnienia, szczur ten po 10 minutach eksperymentu miał możliwość wyjścia na deseczkę i po kilku minutach ponownie został umieszczony w akwarium i pływał przez 15 godzin. Należy uświadomić sobie w tym zestawieniu fakt, że szczur w lewym akwarium pływał tylko 15 minut. Nie każdy może to robić. Musi to być człowiek bez smutku, bez złości, bez lęku, opanowany. One są za mądre i za inteligentne, a przy tym sprytne i nieufne, by dać się byle komu na byle co oszukać. Trzeba do nich zabrać się z sercem, dokładnie i cierpliwie obserwować ich zachowanie, wczuć się w psychikę. I dopiero wtedy jest szansa, że się z nimi wygra.
Jestem jedyny w Polsce. Przyjeżdżam. Jestem serdecznie witany. Obchodzę zabudowania, sprawdzam ślady i przystępuję do spisywania umowy. Najważniejszy punkt – wyniszczyć do nogi. Kiedy podpiszę umowę, zostaję sam. Aby wyniszczyć, trzeba najpierw obrać metodę. Przede wszystkim należy rozważyć, czy truć od razu, czy też najpierw je zjednać, przynęcić, zwabić. Ostra dawka trucizny daje efekt natychmiastowy, ale niszczy mniej więcej 3/4 populacji. Reszta ostrzeżona uchodzi cało. Co więcej, przekaże swoje doświadczenie następnym pokoleniom. Stąd wniosek, że najpierw zjednywać. Najważniejsze jest, żeby nie zrazić ich do siebie. I trzeba jednak najpierw zdobyć ich zaufanie. Zaufanie zdobywa się poprzez dokarmianie. No, trzeba im zaproponować coś lepszego, jak mają. Z tym, że też że z tą nową przynętą nie jest tak łatwo, bo one nie rzucają się. Najpierw wysyłają straceńców, tak zwanych kamikadze. Dopiero jeżeli one zjedzą, czują się dobrze, nic im się nie stało, dopiero po kilku dniach reszta populacji rzuca się na tą przynętę. Nabierają zaufania po prostu. Jak już zaufają, to nie myślą wtedy i można z nimi łatwo porządek zrobić.
podają taki sposób złapać, wypalić mu oczy. Wtedy całe stado ucieknie. Bujda. Metody muszą być wysublimowane. Na przykład odciąć od wody. Odciąć, a później wodę struć. Po uważaniu można ostro fosforkiem cynku uderzyć na mózg. Można subtelnie posmarować rury smalcem, strutką. Umyje się i wprowadzi podświadomie do organizmu. Jako ostateczność pozostaje gips. Dodajemy do przynęty, który twardnieje w przewodzie pokarmowym. Ale jest to bardzo środek niehumanitarny. Raz tylko go zastosowałem. Po prostu zdychają głodową śmiercią. Już więcej tego nie zastosuję. Nieraz wyrywa mi się, łapie się na tym. Jednak myślą. Są inteligentne, ale ja jestem od nich inteligentniejszy. W związku z tym ich szanse nie mają żadnych. Ja muszę wygrać. Ja nie mogę przegrać. Ja nigdy nie przegrałem. Ja zawsze wygrywałem. Tylko, że za jaką cenę wygrywa. Teraz przychodzi mi to znacznie łatwiej. Muszę przyznać, że dużo satysfakcji mam z tej pracy i dzięki nim. Po prostu lubię być podziwiany, oceniany, wyceniany. Chyba to trochę próżno. Tak mi ufają, że leżą trupy obok, zdychają, a następne ciągle jedzą. Zaufały do końca. I nie przyjdzie im do głowy, że ja mogłem je oszukać, zdradzić.
ten sposób gdzieś wyniszczam 80-90% populacji. Potem zostają przywódcy i tu jest, zaczyna się najtrudniejszy moment w walce z nimi. Przywódcy chowają się coraz głębiej do podziemia. Nie przyjmują walki ze mną. Wtedy dałbym już im wszystko. Najdroższe produkty, najlepszą kiełbasę. Zorientowały się, że coś jest nie tak. Wtedy zostają inne metody. Kiedy zobaczę ostatniego, tego najmądrzejszego przywódcę, przychodzi odprężenie, zadowolenie. Koniec roboty. Ostatnio zdarzyło mi się kilka takich niewyjaśnionych przypadków. Przyjeżdżam. Ludzie opowiadają, że jest dużo. Chodzę dzień i noc, drugi dzień. Okazuje się, że nie ma. Wyniosły się, wyprowadziły. Skąd wiedziały, że przyjadę? Korespondencji nie czytały. A jednak przewidziały mój przyjazd. Coś w tym musi być. Zacząłem tym pilnie na własną rękę w wieku 14 lat. Dorabiałem pieniądze, odkładałem na narzędzia zegarmistrzowskie. Kiedy uzbierałem, zostałem zegarmistrzem.